Szanowni, dzisiejsze spotkanie zaczęliśmy od takiego zadania na rozgrzewkę. Dane jest 100 liczb całkowitych dodatnich. Udowodnij, że można z nich wybrać trzy takie liczby A, B i C, żeby wyrażenie A minus B razy C dzieliło się przez 100. No i to zadanie jest na rozgrzewkę, dlatego że pachnie zasadą szufladkową. Jeśli ktoś nie był z nami na dzisiejszym spotkaniu, może w tym momencie zatrzymać film i zastanowić się, czy nad rozwiązaniem tego zadania. A my przejdziemy do rozwiązania. Jesteśmy, to ja tu się zmniejszę, o, żeby nie przeszkadzać. No więc mamy dzielić przez 100, czyli mamy 100 różnych reszt z dzielenia przez 100, od 0 do 99. I mamy 100 liczb. Na pierwszy rzut oka nie da się wykorzystać zasady szufladkowej i rzeczywiście nie da się jej wykorzystać bezpośrednio, ale warunek jest taki, że takie wyrażenie A minus mamy wybrać trzy liczby, takie, żeby, czy mamy móc zawsze wybrać trzy takie liczby, żeby wyrażenie A minus B razy C dzieliło się przez 100. No więc, jeżeli spośród 100 tych liczb jedna dzieli się przez 100, choć jedna, no to wybieramy ją jako C, a liczby A i B wybieramy dowolnie. No i teraz A minus B razy C będzie dzielić się przez 100, ponieważ C dzieli się przez 100. Jeżeli żadna z tych 100 liczb nie dzieli się przez 100, to znaczy, że wśród reszt z dzielenia ich przez 100 nie ma zera. A w takim razie mamy 99 reszt i 100 liczb, czyli co najmniej dwie liczby mają przy dzieleniu przez 100 taką samą resztę. No to nazwijmy te liczby A i B. Skoro reszty z ich dzielenia są takie same, no to różnica A minus B dzieli się przez 100. To o tym już rozmawialiśmy w poprzednich filmach. A za C można wziąć dowolną z pozostałych liczb. I teraz A minus B razy C będzie dzielić się przez 100, ponieważ różnica A minus B dzieli się przez 100. No i łatwo uogólnić to zadanie na N liczb całkowitych, niekoniecznie 100. Drugie zadanie pochodzi z 7 olimpiady matematycznej gimnazjalistów, wtedy z drugiego etapu. Chodzi o wyznaczenie wszystkich par dodatnich liczb całkowitych A i B, których iloczyn AB jest podzielny przez 175 i suma A plus B równa się 175. No, można oczywiście wyznaczyć wszystkie pary, których suma równa się 175, począwszy od 1 i 174, a skończywszy na 174 i 1 i sprawdzić po kolei wszystkie iloczyny tych par, no będzie ich dość sporo, no bo tak na oko gdzieś mniej więcej 174 przez 2, tak, czyli 87. Można się strasznie urobić. Spróbujmy znaleźć coś sprytniejszego i znowu, jeżeli oglądasz ten film, możesz w tym momencie go zatrzymać i zastanowić się nad rozwiązaniem. Generalnie szukamy, zadanie polega na tym, że szukamy wszystkich par liczb A i B takich, że A plus B to 175, a iloczyn dzieli się przez 175, czyli jest równy k razy 175, gdzie k jest pewną liczbą całkowitą. No i jeżeli widać taki iloczyn, to od razu dobrze jest sobie rozłożyć 175 na czynniki pierwsze, bo pomoże nam to, umożliwi nam to skorzystanie z mocnego twierdzenia, jakim jest lemat Euklidesa. 175 to jest 5 razy 5 razy 7, 5 i 7 to są liczby pierwsze. No i oczywiście to oznacza, że iloczyn A razy B dzieli się przez 5. I następnie, że dzieli się przez 7. Także. No jeśli iloczyn dwóch liczb dzieli się przez liczbę pierwszą, to lemat Euklidesa mówi, że choć jedna z nich dzieli się przez, musi się dzielić przez tą liczbę pierwszą. Tu pierwszość tej liczby jest istotna. Gdyby to było 15 na przykład, no to pierwsza mogłaby się dzielić przez 3, a druga przez 5. Ale skoro jest to liczba pierwsza, to któraś z nich musi dzielić się przez 5. No, załóżmy, że
A dzieli się przez 5. No to teraz, ponieważ 175 dzieli się przez 5, to suma A i B też dzieli się przez 5. 170 przez 5 to jest 35, to jest liczba całkowita. A dzieli się przez 5, czyli to też jest liczba całkowita. I B dzieli się przez 5, a B przez 5, no w takim razie też musi być liczbą całkowitą. No bo po prawej stronie mamy liczbę całkowitą, a tu mamy sumę liczby całkowitej i ilorazu B i 5. Oznacza to, że B też dzieli się przez 5. A zatem obie te liczby, A i B, muszą dzielić się w tym przypadku przez 5. No i możemy powtórzyć analogiczne rozumowanie dla liczby 7. Też jest liczbą pierwszą. Stąd wynika, że obie liczby A i B muszą dzielić się przez 7. No a skoro dzielą się przez 5 i dzielą się przez 7, no to oczywiście muszą też dzielić się przez 35, czyli 5 razy 7. No więc wystarczy sprawdzić tylko wielokrotności liczby, wielokrotności 35 i takich wielokrotności jest tylko 4. 35 i 140, 70 i 105, 105 i 70 i 140 i 35. Przy czym iloczyn za każdym razem dzieli się przez 175, ponieważ A i B, i A i B są podzielne przez 5 i przez 7, czyli i A i B są podzielne przez 35, a zatem w ich rozkładzie na czynniki pierwsze tego iloczynu A razy B 5 razy 7 wystąpi dwa razy. No ale jeżeli 5 razy 7 wystąpi dwa razy, to 5 razy 5 razy 7 też wystąpi, a 5 razy 5 razy 7 to jest dokładnie 175. Więc wszystkie te cztery pary spełniają warunki zadania i to są odpowiedzi. I zadanie zostało w ten sposób rozwiązane. Kolejne zadanie znowu ma taki charakter łamigłówki. Wygląda skomplikowanie, a w sumie rozwiązanie jest bardzo, bardzo proste. Wyobraźmy sobie, że mamy wesołe miasteczko, w którym jest takie stoisko, w którym gracze rzucają piłką tenisową do kosza. Kosz jest w pewnej odległości od lady, dostajesz powiedzmy 10 piłek, płacisz 10 zł, dostajesz 10 piłek i warunki są takie, że rzucasz dopóki wystarczy ci piłek, natomiast jeśli trafisz do kosza, to dostajesz dodatkową piłkę, a jeśli spudłujesz, to oprócz tej piłki, którą rzuciłeś, musisz oddać jeszcze jedną piłkę. No i od Małgosi wiadomo, że rzucała 55 razy. Ile razy trafiła do kosza? No, zadanie znowu wymaga pomysłu, więc możesz zatrzymać ten film i zastanowić się nad pomysłem, a my przejdziemy do rozwiązania. Zastanówmy się, jak zmieniała się liczba piłek, kiedy Małgosia oddała rzut celny i kiedy oddała rzut niecelny. No, kiedy Małgosia oddała celny rzut, to straciła jedną piłkę, no bo rzuciła nią, ale dostała jedną piłkę zgodnie z dodatkową, zgodnie z warunkami gry. W związku z tym liczba piłek, które miała, nie zmieniła się w ogóle. Natomiast po niecelnym rzucie Małgosia miała o jedną piłkę mniej, tą, którą rzuciła i spudłowała, i musiała oddać jeszcze jedną piłkę. Bo takie były warunki gry. No więc liczba piłek zmieniła się o minus dwie piłki. No, skoro straciła wszystkie 10 piłek, to znaczy, że musiała gdzieś 5 razy spudłować. Przy czym ostatni rzut, kiedy miała dwie piłki, to było pudło. No, skoro musiała 5 razy spudłować, a w sumie rzucała 55 razy, to trafiła 55 minus 5, 50 razy. Zadanie z pozoru wydaje się skomplikowane, a jeżeli spojrzeć na nie od właściwej strony, to jest bardzo proste.
No i w końcu ostatnie zadanie. Mamy drabinę składającą się z pewnej liczby równoodległych od siebie szczebli. I teraz Marek może wejść na tą drabinę, wchodzić na tę drabinę dwoma sposobami. No albo wchodzić co szczebel, albo co dwa szczeble. To są jedyne dwie możliwości. No i jest pytanie, na ile sposobów Marek może wejść na siódmy szczebel drabiny. No. Zastanów się, jak to zadanie rozwiązać, a my przejdźmy do rozwiązania. No, można się zastanawiać. Można się zastanawiać, na ile sposobów Marek może wchodzić na kolejne szczeble. No, na pierwszy szczebel może wejść na jeden sposób, na drugi to już są dwa sposoby. Może wejść dwa razy po jednym szczeblu albo raz dwa szczeble. Czyli mamy dwa sposoby. Na trzeci szczebel może wejść mając albo trzy razy po jednym szczeblu, albo zacząć od jednego szczebla i potem zrobić duży krok i pokonać dwa szczeble, albo na odwrót zacząć od dwóch szczebli, a potem uzupełnić jednym szczeblem. Razem są to trzy sposoby. Na kolejny, czwarty szczebel może wejść no, na pięć sposobów, które tutaj zostało wypisane. No i widać, że liczba tych sposobów rośnie. Liczba tych sposobów rośnie i jak dojdziemy do siódmego szczebla, to może być już całkiem spora. Wypisywanie nie jest skuteczną metodą, łatwo się pomylić. No więc spróbujmy zobaczyć, czy jesteśmy w stanie zauważyć tu jakąś regularność. No i zauważmy, że po pierwsze zauważmy, że te, począwszy tutaj od trzeciego szczebla, liczba sposobów to jest sumą liczb sposobów wejścia na poprzedni szczebel i jeszcze szczebel niżej. No i tak samo jest z czwartym szczeblem, bo na czwarty szczebel można wejść na pięć sposobów, a to jest 3 plus 2. No i dlaczego tak jest? No dlatego, że Marek może zrobić albo pokonać jeden szczebel, albo dwa szczeble. No więc na każdym szczeblu liczba sposobów, na który może wejść na ten szczebel, będzie równa liczbie sposobów, na który mógł wejść na poprzedni szczebel, pod warunkiem, że zrobi jeden krok, dodać liczbę sposobów, które można wejść na dwa szczeble niżej, pod warunkiem, że zrobi dwa kroki. No więc na piąty szczebel można wejść na 5 plus 3, 8 sposobów, na szósty 8 plus 5, 13 sposobów, na siódmy 13 plus 8, 21 sposobów. No, gdybyśmy chcieli wspinać się dalej, na kolejne szczeble, ósmy to byłby 34 sposoby, dziewiąty 55, dziesiąty 89 sposobów. Taka reguła, w którym taki ciąg liczb, który tam zaczyna się od jedynki, kolejny jest 2 powiedzmy, a potem każda następna liczba jest sumą dwóch poprzednich, nazywa się ciągiem Fibonacciego, na cześć matematyka włoskiego, który studiował takie, badał takie ciągi. No i to było ostatnie zadanie, które mieliśmy rozwiązać. Znowu wydawałoby się, że jest dość skomplikowane. No proszę sobie wyobrazić rozpisywanie 89 sposobów wejścia na 10 szczebel. A tymczasem zrozumiawszy sedno, dotarwszy do sedna, rozwiązaliśmy je bardzo szybko. Dziękuję bardzo.